Cieszę się, że zgodził się pan z nami spotkać. Słuchaj. Jemu ufam, bo szuka tej małej. A ciebie nie znam, gościu. Harry jestem. Vito jestem. Wszyscy jesteśmy związani tajemnicą adwokacką. Możesz z nim być tak samo szczery jak ze mną. Ręczę za niego. No dobra. O co ta cała afera? Chcieliśmy cię poprosić, żebyś zeznał przed sądem jako świadek. Panowie, że tak powiem, unikanie wymiaru sprawiedliwości to jest moje hobby. Dlatego będziemy cię pytać tylko o to, co wiesz o Sakracie i Ekero. Jasne. A prokurator przetrzepie mnie na wylot i prosto z sali sądowej trafię do puszki. Świetny pomysł. Przysługuje ci prawo odmowy udzielenia odpowiedzi na pewne pytania. No tak, a mam w końcu zeznawać czy nie? Chodzi o to, że możesz odpowiadać tylko na te pytania, które nie będą dotyczyły twojej działalności. Nazwijmy to zawodowej. Vito, to co wiesz o Sakracie Tatarnikowi i jego współpracy z Ekielem może nam pomóc rozwiązać tę sprawę i oczyścić klientów. A jeżeli udowodnimy, że Sakrat był zamieszany w zniknięcie małej, to może w końcu policja zacznie jej szukać. Tu może chodzić o jej życie. Ja nie wiem. A może moglibyśmy ci jakoś pomóc w podjęciu właściwej decyzji? No. A niby jak? A na przykład tak, że zaproponujemy ci wynagrodzenie za ryzyko związane z twoim pojawieniem się w sądzie. Wszystko zależy od tego, jak duże to wynagrodzenie miałoby być. A jak duże rozwiałoby twoje wątpliwości?